Wójcie dobra rada miał być hitem, a skończył z oceną 4 na 10, a przy okazji wylała się na niego fala krytyki. Ale za co tu krytykować starszego pana, który jest wujkiem wszystkich kidosów? A przy okazji wali takie typowe wujkowe weselne żarty. Mogę panu jakoś pomóc? Owszem, używając dezodorantu. Otóż powodów trochę się nazbierało, przez które to ludzie nie darzą sympatią tej animacji. Pierwszym powodem, za który ta animacja jest krytykowana, są same postacie, czyli wujcie dobra rada oraz jego przyjaciele. Zacznijmy sobie od przyjaciół naszego głównego bohatera. Na początek weźmy sobie tygrysicę, czyli w zasadzie wycięty tygrys z prawdziwego życia i za pomocą techniki stop motion wprawiony w ruch. I czy latająca tygrysica jest jakąś niesamowitą postacią? No nie. Mamy po prostu przesuwający się fragment zdjęcia, który od czasu do czasu pierdzi tęczą, i dzięki temu może latać. I w zasadzie mamy tutaj inteligentnego tygrysa, który umie latać, za to nie potrafi gadać. Przejdźmy sobie do kolejnej postaci, którą jest torba Borba i w przeciwieństwie do tygrysicy, ktoś uznał, że fajnie będzie jak nerka przyczepiona do wójcia dobrej rady będzie potrafiła gadać. Gdzie tu jest logika no jej tutaj po prostu nie ma a na dodatek tego ta torba potrafi sama się rozpiąć i machać swoimi ramionami niczym rękami. Kolejną świetną postacią jest Stefek Pizza, czyli Gadająca Pizza. I w zasadzie w tym serialu wszystko co nie powinno gadać, nagle gada, a jedyna postać, która została wycięta z prawdziwego życia, czyli Tygrysica gadać nie potrafi. W każdym razie wracając do postaci Stefka Pizzy, jest on tutaj przedstawiony jako typowy cwaniaczek, który przy okazji jest strasznym bezmózgiem, a do tego wali jeszcze gorszymi żartami niż Wójcie dobra rada. Na koniec zostaje nam Gustaw, czyli Godzilla, która to jest niesamowicie smutną oraz krytykującą wszystko postacią. I oczywiście nigdy mu się nic nie podoba. I rozumiem, że taki był zamysł na tą postać, no ale sposób w jaki ona jest zaprezentowana to jest totalną porażką. Bo na przykład w serialu mamy scenę, która trwa 30 sekund i ona przedstawia nam to jak postać przeżywa jedzenie. I teraz przejdźmy sobie do postaci Wójcia Dobrej Rady, czyli postaci, która w zasadzie od pilotażowego odcinka nie została w ogóle zmieniona, a to jest dosyć dziwne, gdyż prawie wszystkie animacje zostają zmienione oraz dopracowane po pilotażowym odcinku, ale nie ten serial i sam Wójcie Dobra Rada jest taką postacią, która w zasadzie może się przenieść w dowolne miejsce na ziemi, po to by w teorii pomagać innym osobom, ale w praktyce mu to nie wychodzi. I pewnie twórca tej animacji myślał że to będzie śmieszne, ale w większości przypadków jest to mega cringe'owe. Hmm. Oh, no talk. To przecież hamburger! Um, ej, co się dzieje? Czuję się oszukany! Do tego jaki sens ma postać, która zarówno może być dobra, jak i zła, a przy okazji może przybrać dowolną formę, a co lepsze, to on sam może walczyć ze samym sobą. I rozumiem gdyby to byłby jakiś pomysł na jeden odcinek, ale takich odgrzewanych kotletów jest tutaj cała masa. Już nie wspomnę nawet o tym, że fabuła tej animacji po prostu jest nudna, bo nasze postacie nie przeżywają żadnej spójnej przygody, ani nie mają jakiegoś zamysłu, który by się przekładał na jedną spójną. Historię, i te postacie po prostu są. I nawet w Intrze mamy dosłownie różne losowe scenki, i Wujciu dobra rada sobie między nimi lata. I to wygląda tak, jakby twórca tej animacji nie miał totalnie żadnego pomysłu na ten serial. W zasadzie to tutaj dostajemy połączenie nudnych postaci wraz z nudnymi odcinkami, a do tego niby pojawiają się tutaj jakieś żarty, ale one bardzo często są nieśmieszne oraz klinczowe, a też nie można o tym zapomnieć, że w 2014 roku, kiedy ta animacja pojawiła się na Cartoon Network, to mieliśmy też tam wiele innych lepszych animacji, m.in. niesamowity świat gambola. Szczerze powiedziawszy te pierwsze odcinki Wójcie Dobrej Rady trzymały się jako tako tego zamysłu, że ta postać ma pomagać różnym osobom na całym świecie. Ale im ten serial szedł dalej, to coraz bardziej odchodził od tego zamysłu, a kiedy wracał to w taki sposób, że mieliśmy chłopaka, który był zbyt otyły, żeby wcisnąć się w koszulkę, więc przyszedł Wójcio Dobra Rada i mu powiedział, że spoko jest być otyłym, bo zawsze można by bechem zlać wilki. I jeżeli chodzi o taki typowy odmurzacz, to ta kreskówka jak najbardziej spełnia swoją rolę. Ale nie wiem czy czasem nie ma lepszych animacji niż tak. Konkretna. Na pewno co mi się podoba w tej animacji, to różne nawiązania do innych kreskówek, które w tamtych latach leciały na Cartoon Network. I czy ta animacja ma podjazd do Gambola, albo zwyczajnego serialu, lub pory na przygodę, które to leciały w tym okresie na tej stacji, otóż sądzę, że nie. I nie można powiedzieć o tej kreskówce, że jest totalnym śmietnikiem, bo nim nie jest. A jej animacja jest naprawdę dobra i zapewne ma ona swoje grono fanów, ale z całą pewnością ja do nich nie należę. A to co wam przedstawiłem przed momentem, to jest raczej taka ogólna opinia wielu osób na temat tej animacji. Jeżeli odcinek tobie się spodobał, to zostaw tutaj łapeczkę w górę oraz subskrypcję. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, na razie, cześć, do następnego.